Dzisiaj z nami jest grupa Urbex Team Kwidzyn. Tamę. Dziś grupą będziemy zwiedzać oto opuszczony dom weselny, więc zapraszamy Was do oglądania. Tutaj to chyba znajdowała się nawet chyba taka sala bardziej do konsumowania, nie? Do konsumowania. Bo tutaj bardziej chyba do tańczenia. Tutaj mamy kominek. Piękny kominek. Jeszcze widzisz środek jeszcze niewyjęty. Nie. Więc może przetrwa jeszcze ten dom. Znaczy można powiedzieć, że on z zewnątrz wygląda na zabezpieczony, natomiast tak widać, no. Człowiek się zbliży, to już niekoniecznie. No już niekoniecznie, nie będziemy wejście tam pokazywać. Wejście znaleźliśmy dosłownie na sekundach. No tak. Dobra, przechodzimy dalej, zobaczymy. Patrz jeszcze takie jakie ładne piękne zasłony się rany. Też robią robotę. Nie, to wygląda jak siedzenie jakieś, nie? To jest chyba miejsce na składowanie drewna. Też może być. No. Chyba mówię, takie wygląda, nie? No. Sąsiad. No tutaj. No. Tutaj przechodzimy w sumie nawet, to jest chyba sala taneczna, tak. Tylko nie wiem, czemu tutaj te łóżka, co tutaj robią. Może z góry przeniesione? No, prawdopodobnie. Nawet taka sala w sumie nawet i dobra jest, nie? Z wielkością. W ogóle miejsce takie jest, ustronne. Tak. Piękne. Dobra, tutaj jakieś zapalę lampę, żeby są oddalone. Na pewno. Dobra, słuchaj, przejdziemy teraz tak. Tutaj w ogóle jest główny hol. Tak. Nie będziemy sobie tam wchodzić dalej, nie? Nie. No tak wiesz, czy nie było tam nas widać. Dobra, przejdziemy teraz na tą prawą stronę. Powiedz, to tutaj się zastanawiam, bo tu jest, jak dalej przejdziemy, tu jest ta łazienka, ta piękna taka, nie? Tak, jak mówiłeś na nią? Spa Kleopatry. Spa Kleopatry. Tylko, że nie wiem, co tutaj właśnie znajdowało, wiesz? Ja myślę, że jakaś strefa relaksu ogólnie i tutaj mieliśmy po prostu, jakieś sofy może tutaj się znajdowały, gdzie można było odpoczywać. Albo tu paranika się dzieje. A może też był apartament. Może też tak być. Patrz. Też apartament. Patrz, jaka piękna łazienka. Jakie piękne ozdoby. Ozdoby mamy rodem z Egiptu. Tak. Dlatego też. To już jest zniszczone. Nazwa Spa Kleopatry. Tak. Tylko Kleopatry, tak. Tak. Piękny zobacz. To jest zwyczajny wodny mechanizm. Zobacz. Ale nie jest zniszczona. Nie, nawet jest jedynie brudna. Ciekawe, czy woda jest. Sprawdzimy. Nie, raczej woda nie. Nie, wyłączone. Dobra, wyłączone. Zobacz, jakie zdobienia. Nie, to ładnie, kto się postarał, wiesz? Kto się postarał to zrobić tą łazienkę. Design bardzo popularny w latach 90. można powiedzieć. Tak, kochali się o takich rzeczach właśnie, nie? Tak, tak. Zresztą myślę, że taki klimat raczej lata 90. nie? Tu nie wiem, czy przejdziemy tam? Zobaczmy, włączę tą lampę, żeby tak było bardziej widać. Dobra. Przejdźmy do środka. A, to jest taki mały przedsionek. Ja myślałem, że tam wiesz, dalej jest jakieś przejście, nie? Jakieś małe. Nie, czy alarmy, czy co tu jest? Hydraulika, ogrzewanie. A tutaj już nic dalej nie ma. Nie ma. Wiesz co, ja myślałem z początku, że to jest podwieńczone całkowicie, wiesz. Jakaś kopierka chyba. No resztki już nie pozostawały praktycznie. Dobra, przejdźmy do następnych pomieszczeń, bo trochę ich tutaj jest. Nie, obiekt naprawdę ciekawy jest. A to jeszcze mamy kabinę. Zobacz. Kabina prysznicowa, hydromasaż. No, zobacz. Pięknie. Tam jest masz do podbywania. Aha. Można się poczuć jak w Egipcie. No i tak. A tutaj już przechodzimy w jakiś taki klimat secesyjny trochę, nie? W ogóle cały ten dom taki jest, nie? Taki stylu. W sumie wiesz, taki nowoczesny królewski, takim bardziej powiem, nie? Ładnie, ale tak jak widać po wystroju, wydaje mi się, że lata 90. to powstało, nie? Jak długo jest nieczynne, to tego nie wiemy. Wiemy tylko, że miejsce nie było mocno popularne. Tutaj do osób, które gdzieś tam mieszkają w pobliżu. Wesela się tutaj odbywały prawdopodobnie raz na pół roku. I jakieś drobne imprezy. Głównie klienci tutaj z okolic. Prawdopodobnie to jest też przyczyną tego, że to po prostu upadło, nie? No ale tak szczerze nie ukrywam, że ja bym szczerze tak nie wiedział, gdzie to praktycznie się znajduje. No dokładnie. To jest właśnie taki wiesz, od ludzi, nie? Tutaj na pewno wiesz, szampany stawiali. Oczywiście.
Tumani. Płytki też, grasie. Piękne, piękne. Zasłony. Dobra, wchodzimy na piętro do tego pomieszczenia chyba, nie? Tu była raczej kuchnia. I teraz tak. Wyciągamy rewolwery. To. Western. Western tutaj. Mamy certyfikaty, jak nie chcesz sobie tak z bliska wiesz pokazywać, bo są dane. Dokładnie. To jest część kosztorysowa. Części kosztorysowej tutaj nie mamy jakichś danych też. Jakieś tam chyba sumy były, nie? Sumy jakieś. Sporządzenie kosztorysu drogi lokalnej. O, a tu chodzi o drogę lokalną. Czyli prawdopodobnie chcieli tutaj tą drogę utwardzić z tego, co tam wynika. No to by się przydało, tą drogę to utwardzić. A tutaj to jest serce w sumie, czyli kuchnia, nie? Okapy. No w sumie tutaj tylko same mebelki, nie? Troszkę mebelki. Jakieś to jakieś są? Jakieś notatnik? Nie. Tu jest następny. Jakiś domek. Nie wiem, czy to jest może jakiś taki mały hotelik. No, w sumie to jest jakiś gościnny, wydaje mi się. Może przyjdziemy. Jak da rady, to tak, przejdziemy też tam. Dobra, chcę po kolei wszystko pokazać. Dobra, tutaj łazienek w sumie też nie będę pokazywał, tu chyba łazienka, nie? Po prawej. Tutaj chyba ten cały monitoring, co? Tak mi się zdaje, bo zobacz, jest monitor. Tak, 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 dokładnie. Są wszystkie skrzynki do alarmów. Tak. Jeszcze kamery nie rozkradzione, no. Kwestia to jest, to kwestia czasu, nie? Myślę, że tak. No. Jakaś instrukcja obsługi, czekaj, zerknę jeszcze. To wygląda jak jakieś takie łóżko, nie? Jakby to było składane, ale nie, to jest ze stolik. Szkoda takich, nie? Takich domów. Tak, tak. Dobra, jedną w sumie łazienkę to mogę pokazać, bo widzę, że tutaj... Z zewnątrz wygląda naprawdę imponująco. Tak, imponująco, to jest zgodę z tobą. Bo tak rzeczywiście jest. Dobra, ten dół w sumie widzieliśmy, no tam nie będziemy już przechodzić, bo tylko tam jest w sumie wyjście, nie? Tak, tak. Dobra. Idziemy dalej. Tak. Przechodzimy teraz tutaj schodkami do góry. Świetle. No i tutaj jest część taka bardziej hotelowa. Ile tych pokoi tutaj w sumie było? Dobra, na prawo idziemy, nie? Zaczynamy od prawej strony. Zaczęliśmy coś robić. Dobra, pierwszy pokój. No widać, że mamy tutaj pokój jednoosobowy. Tu na pewno stało łóżko. Teraz taka ciekawostka. Tak? Może widzowie tego nie widzą, no, ale te ściany są czyste, nie? Oj, tak, tak, czyste. Tak, czyste, czyli tak jakby to miejsce nie było użytkowane praktycznie. Drugi czas, no. Czyli po remoncie w sumie można powiedzieć. Może tam paru gości było. I koniec. I koniec. I koniec działalności. Czyli naprawdę długo to nie trwało, bo nawet widać tutaj po tych listwach, czy też po podłodze, ona nie jest zniszczona. Nie, nic kompletnie. Tak naprawdę jedyne co to dostało od wilgoci, nie? Miejscami. To na pewno, bo wiesz, albo pani jest właśnie ogrzewana cała. Więc gdzieś to mamy wybrzuszenia, ale żeby ona była porysowana czy coś, to... Znaczy nie. No i to tak samo jedno w sumie, jednopokojowe. W ogóle te skosy fajne, nie? Tak, ciekawe, nie? Tu jest jakiś stoliczek stał. W sumie zobacz, które miejsce było na koloryferii, już koloryferów nie ma. Widocznie już ktoś się też zajmuje. Myślę, że koloryferami się już ktoś zajął. Na pewno. Na dole chyba też tam były, nie? Jakieś już chyba przygotowane nawet do uniesienia. No i co tu? Następna łazieneczka. Każdy pokój miał swoją łazienkę, jak widzimy. Ciekawe, ile takie pokoje tutaj kosztowały w tym miejscu, nie? Zresztą miejsce malownicze na pewno. Wokół mamy dużo lasów, natury, jeziora. Tak. Tutaj widzisz, tu miał być chyba też jakiś pokój, nie wiem, bo cię bardziej. Widzisz, mamy jeszcze jakiś tam, nie wiem co to jest, od okiennicy jeszcze co? Karnisze. Tam dalej widzisz, tam jeszcze coś jest w folii, zawinięte. Karnisze. O, jeszcze pozostałości. To miała być lampka. Miała być. A to wieszak, ty, ale to takie góralskie chyba, co? O, zobacz. Ale pięknie, nie, zobacz. Wszystko rzeźbione, ryte. Ładne. Tak jest, widzisz, się mieszają tutaj różne style, zauważyłeś to? Tak, tak. No, ale słuchaj, lata 90.
charakteryzowały się tym, że ludzie kombinowali na różne jak sposoby. Jak mogli, no. Z tym się zgodzę. No. Albo tu mieli zamontować. Albo tu mieli zamontować. Ale życie to, to jest do wyniesienia. Najprawdopodobniej. No, ludzie kombinowali w latach 90. Jakieś kurde jebutne kolory, tak. Mieszanie stylów. Różnie to wyglądało. Skończyło gdzieś do kogoś pojechać, nie? Tak. Teraz mamy modę na szare i białe, nie? Minimalizm. Kolejna łazieneczka. No ale jeszcze nie zniszczona, nie? Wiesz, pamiętasz ten gościniec? No. Też piękny był i zobacz, jak już jest zniszczony, nie? Kilka miesięcy. Tak, i to dosłownie kilka. Ile tam może jest? 4 miesiące? Tak. I już jest. No to następny pokój tutaj. I pozamiatane. Tak. Szkoda macie, żeby z tym tak samo nie zrobili, nie? Znaczy, no, szkoda. Nie będziemy na pewno z zewnątrz. No i nie, to na pewno, bo... Żeby tutaj też nie naprowadzać tych widzów, którzy mają niecne plany. Tak, tylko ci przerwę na chwilkę, widziałeś? Znowu. Inny styl. Tak. Tu już mamy jakieś nuty orientalne, tak. Powiedzmy, nie? Nie, no różne style są mieszane, naprawdę mamy widzę. Mamy jakieś gejsze. Nuty orientalne. No tutaj jest piękne. W zasadzie cały świat. Tak. O. To jest tak jakby mówić środkowy pokój. No to tu chyba wydaje mi się, że apartament mieliśmy. Z takim tarasem, w sumie tak, zabudowanym. Piękny taras, w ogóle z pięknym widokiem. Zresztą możemy... No też widoku też pokazać. W sumie. No w sumie widok ja to z zewnątrz nie będę pokazywał. O, mamy taki piękny widoczek, nie? Na ciepło tu jest, nie? Jeziorko. Zamarznięte. Świetna sprawa, no pięknie. I ciepło tutaj jest. Bardzo ciepło. Klasy kolejne. Bardzo fajny fotelik. Tu jest następna łazienka, ale widzę, że już też to mi się zajęli. Kranu już nie ma. Nie, jest tutaj zlew z kranem. I nic poza tym. Tu jeszcze zobacz. Bardzo, bardzo fajnie wykończone. Tylko wiesz co, nie wiem, czy one są ze styropianu te belki, czy one są rzeczywiście jest drewniane, bo widziałeś, takie są drewno. Podobne też styropianowe takie, nie? Nie? To jest drewno, zobacz, po pęknięciach nawet. Tak widać, widać, nie? No to ja rzeczywiście muszę raz. Dobra, przejdźmy. Następny pomysł, tak zobaczymy. No w sumie te wszystkie pokoje jest takie, jakby powiedzieć, jednakowe, no nie będę wchodzić do każdego. Przyjemne, niegryzące. Tak. Każdy zupełnie w sumie... z innego świata. Tak. Nie? Ale kolor praktycznie jest w samym efekcie żółty, nie? Żółte kolory. No zobacz, tak samo tutaj. O, tutaj rzeczywiście tutaj pusto, ale tutaj jest co? A, jest łazienka. Myślę, że łazienki tutaj nie ma. Jest. Jest łazieneczka. Jest czarna łazieneczka. Chyba, ale to lampę bardziej. Światło działa. Śpiweczki. No nic poza tym. Sponsorem programu jest ceramika odpocznienia. Co tutaj dalej? Najróżniejsze style. To jest ostatni ma pokój, nie? Na Steżek nie warto iść. Nie, bo ja już byłem na Steżku wcześniej, tak więc nie polecam, bo muszę teraz buty czyścić. Tak. Po tych kunach, które tam sobie baraszkowały. A tutaj co, słuchajcie? Tutaj chyba to bardziej dwupokojowy. To czym w pokoju? Tutaj w sumie dwupokojowy, bo tam jest jeszcze też pokój jeszcze jeden, nie? Takie klimaty widzę trochę arabskie, nie? I następny jest inny. Inny styl, nie? Tak, zwiedzamy całą kulę. Widocznie ktoś się kochał we wszystkich stylach i się mógł zdecydować, nie? Bliski wschód, daleki wschód. Tak. Wszystko tutaj. Właściciel był dość mądry i się szybko sprzętu pozbył. Tak, wszystkiego. Widać, że jest opustoszały. Teraz słuchajcie, ale piwnic nie ma tutaj żadnych, nie? Nie wiem, raczej nie. Co widziałem, to tam... Gdzieś jest od zewnątrz. Albo od zewnątrz może być, no. Ja myślę, że jedynym tam zejściem było w tej łazience, nie? Ten kantorek cały. No na górę to mówicie, już tam byłeś, tak? Na górze to nie ma co praktycznie w sumie pokazywać, a może ewentualnie wiesz co, tylko tak sobie wejdę, w sumie nagram ewentualnie tak stąd pokażę. Kocie klocuszki i kilka. No nic akurat takich, nic tak w sumie ciekawego nie znajdziemy. Dobra. To co, teraz idziemy, może się będziemy udać do tamtego. Spróbujemy właśnie zobaczyć. Zobaczymy, czy tam jest coś. Które przez okno widzieliśmy. No tak, tu schodzimy. Da się tam wejść. Będziemy musieli chyba okrążyć cały budynek tutaj. Wejście. Dobra, na razie tutaj kończę i spotkamy się na zewnątrz, jak będziemy przy tamtym domku.
Cóż, jesteśmy w drugim, takim mniejszym domku. Albo wiesz co mi się zdaje tutaj? Że tutaj były biła. Mogły być, bo mamy dużo szafek. Tak, właśnie też na to. Nie? Że patrzę, że... Puste wszystkie. Pustko. Dobra, przejdźmy tutaj. Tak, tutaj musiało być biuro. Bo tutaj kibla z domu nie będę pokazywał. Czekaj, zgaszę troszeczkę. No to zapalę minimalnie. Tu jest kuchnia. Budowa rzeźnika, bardzo ciekawa. Nie mówisz, pokażę. Budowa rzeźnika tam. Aha, tu. Bo tam też było, nie? Po tej stronie. O, tu jest to wejście. O, zobacz, taka pajęczyna. Już dawno tutaj nikt nie chodził. To zarośnięte jest. O, następny piękny kominek. No to wyłączę światło, żeby tak się nie rzucać w oczy. O kurczę. Ktoś przyjeżdżał? Kominek mamy. Jest ten piękny. I zobacz, i co rzadko jest? Wkład w kominku. Tak. Bo jest. Tak. Jest kompletny. Zobacz, nawet masz ogrzewacz. Cały w komplecie. Calutki. To nic. Piękne. Troszkę mamy drewna. Robi się chłodno. Chcesz rzucać? Rzucamy i grzeje. No wszystkie były to obudowane kaloryfery. Otwarte tu jest? Otwarte. No tu następny jakiś święty obrazek. No taki do końca nie jestem przekonany, że to był biuro. Myślisz? Może. Albo taki wiesz, albo też może być, albo to jest takie małe pomieszczenie takie na imprezy. Wiesz, mniejsze takie. Albo jak za dużo gości. Co? Albo masz tak typowo dla na przykład pary młodej czy co? A też może być, wiesz. Ale wiesz co? No. Coraz bardziej się przekonuję, że to był domek właściciel. Myślisz? Tak, bo zobacz. Masz normalnie kurczę tutaj wejście, to wszystko jest kompletne, nie? Do mieszkania, nie? I właściciel mógł mieć właśnie swoje biuro tam, tu po prostu funkcjonuje. Tak, od razu bezpośrednio się do kuchni. Nie, tu miałeś coś do spania, kominek. Tylko widzisz, na tym wychodzi tylko jeden był pokój, nie? No bo tamtej widzę, że to wiesz, na bank musiało być jakieś biurowe rzeczy. Wiemy, że tych właścicieli to było małżeństwo, tak więc... No to w sumie co im tam wystarczyło. Wystarczy, tylko... w zupełności. Tu jest wystawą, widzę, wejście na... Na górę, ale chyba nawet już co, nawet tym nie wyjdziemy, bo nawet nie ma jak, na tym nie będę stał, bo to zaraz mi tutaj, zaraz spadnę stąd, chociaż widać, że ktoś próbował. No, wziąłem taką skromną mamę. No słuchaj, jak dla dwójki osób, to i tak bardzo ładna, nie? Tak. Jest. No i następne, jak mówię, style mieszane. Tak, style mieszane, ale tutaj już dosłownie, no. W jednym miejscu. Ciekawe, co stało, czy tak samo, że jakiś kominek taki, wiesz, taki, a jakaś atrapa? No zobacz, w ogóle... Ja myślę, że tutaj jakieś biurko stało, wiesz? Albo nie mogli się zdecydować, którą tapetę. No. Szkoda tutaj. Bo właściciel po prostu testował. Może tak. Która lepiej się trzyma, no. Powiesz. No dobra wtedy. Co? Będziemy już kończyć te zwiedzanie tego domu, no bo co? Wszystko obeszliśmy. Piwnica będzie tam, nie zajęliśmy. Generalnie wszystko. Tak. Tam mamy jeszcze taki mały... budyneczek, ale to jest chyba jakaś komórka. Tak, no tam widziałem, jak z daleka się to właśnie... To miejsce na rzędniki, tak. Więc tu raczej nic ciekawego nie zobaczymy. Tak jak już wcześniej wspomnieliśmy, z zewnątrz nic nie pokazuje. No właśnie, masz rację. No dobra, będziemy w sumie kończyć. Zapraszam do subskrypcji kanału mojego, jak i tutaj kolegi. Jeszcze raz powtórzę, Urbex Team Kwidzyn. Dobrze mówię? Myślałem, że Kwidzyn. Tak. Kwidzyn. No, link znajdziecie w opisie, więc na razie cześć. Cześć, trzymajcie się.